Господь с вами. И с духом твоим. Читание Святого Евангелия от Матфея. Слава Твоей, Господи. Книга родоводу Иисуса Христа, сына Давида, сына Авраама. Авраам породив Исаака, Исаак же породив Якова. Яків же породив Юду та братів його. Юда ж породив Фараса і Зару від Тамари. Ферас же породив Есрома, Есром же породив Арама, Арам же породив Амінадава, Амінадав же породив Наасона, Наасон же породив Салмона, Салмон же породив Вооза від Рахами. Вооз же породив Овида від Рути, Овид же породив Єсея, Єсей же породив Давида царя. А Давид породив Соломона від тієї, що була в Урія. Соломон же породив Ровоама, Ровоам же породив Авію, Авія же породив Асафа, Асаф же породив Йосафата, Йосафат же породив Йорама, Йорам же породив Озію, Озія ж породив Ітам, Йоатама, Йоатам же породив Ахаза, Ахаз же породив Єзекію, Єзекія ж породив Манасію, Манасія ж породив Амоса, Амос же породив Йосію, Йосія ж породив Єхонію та його братів під час вавилонського переселення. А після вавилонського переселення Єхонія породив Салатіїла, Салатіїл же породив Зарававела, Зарававел породив Авіюда, Авіюд же породив Еліакима, Еліаким же породив Азора, Азор же породив Садока, Садок же породив Ахима, Ахим же породив Ельюда, Ельюд же породив Елеазара, Елеазар же породив Матана, Матан же породив Якова, Яків же породив Йосифа, чоловіка Марії, від якої народився Ісус, названий Христом. Усіх же поколінь від Авраама до Давида 14 поколінь. А від Давида до вавилонського переселення 14 поколінь. Від вавилонського переселення до Христа 14 поколінь. Слово Господнє. Wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości.
Wtedy Jezus spojrzał z miłością na niego i rzekł: jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. Ojciec Święty Franciszek, rozpoczynając drogę synodalną, powiedział: wiele razy Ewangelie przedstawiają nam Jezusa w drodze, gdy towarzyszy idącemu człowiekowi i słucha pytań, jakie nurtują i niepokoją jego serce. W ten sposób objawia nam, że Bóg nie mieszka w miejscach jałowych, w miejscach spokojnych, z dala od rzeczywistości, ale idzie z nami i dołącza do nas, gdziekolwiek jesteśmy, na wyboistych niekiedy drogach życia. Dzisiaj, gdy rozpoczął się etap diecezjalny synodu biskupów, zadajemy sobie wszyscy za papieżem pytanie: czy my, wspólnota chrześcijańska, ucieleśniamy styl Boga, który kroczy przez dzieje i uczestniczy w wydarzeniach ludzkości? Czy jesteśmy gotowi podjąć przygodę podróży, czy też, bojąc się nieznanego, wolimy schronić się w wymówkach typu "nie potrzeba" i "zawsze robiliśmy to w ten sposób"? Odbywanie synodu oznacza wspólne podążanie tą samą drogą, wspólne wędrowanie. Spójrzmy na Jezusa, który na drodze najpierw spotyka bogacza, potem słucha jego pytań, a w końcu pomaga mu rozeznać, co ma czynić, aby mieć życie wieczne. Spotkać, słuchać, rozeznawać. Są to trzy czasowniki synodu, na których potrzeba się nam skupić. Pierwszy czasownik: spotkać. Ewangelia rozpoczyna się opisem spotkania. Pewien człowiek idzie na spotkanie Jezusa i klęka przed Nim, zadając Mu decydujące pytanie: nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Pytanie tak ważne wymaga odwagi, czasu, gotowości spotkania z nowym człowiekiem i pozwolenia, by jego niepokój stał się dla nas wyzwaniem. Istotnie, Pan nie jest obojętny, nie okazuje poirytowania czy zaniepokojenia, wręcz przeciwnie, zatrzymuje się z nim. Jest gotów na spotkanie. Nic nie pozostawia go obojętnym, wszystko go fascynuje. Spotkanie twarzy, wymiana spojrzeń, dzielenie się historią każdej osoby. Tak wygląda bliskość Jezusa. On wie, że spotkanie może zmienić życie. A Ewangelia jest pełna spotkań. A Ewangelia jest pełna spotkań z Chrystusem, które podnoszą na duchu i uzdrawiają. Jezus nie spieszył się, nie patrzył na zegarek, aby szybko zakończyć spotkanie. Był zawsze do dyspozycji osoby, którą spotkał, aby jej słuchać. Także i na synodalnej drodze jesteśmy wezwani, by stać się ekspertami w sztuce spotkań. Nie w organizowaniu wydarzeń czy rozważań teoretycznych nad problemami, ale przede wszystkim w poświęcaniu czasu na spotkanie z Panem i promowaniu spotkań między sobą. Czasu, by uczynić przestrzeń dla modlitwy, adoracji, na to, co Duch Święty chce powiedzieć Kościołowi, na zwrócenie się do twarzy i słowa drugiego człowieka, na spotkanie twarzą w twarz, by dać się poruszyć pytaniami sióstr i braci, by pomagać sobie nawzajem, aby ubogacała nas różnorodność charyzmatów, powołań i posłów. Każde spotkanie, jak wiemy, wymaga otwartości, odwagi, gotowości, by pozwolić sobie na wyzwanie, jakie stawia przed nami modlitwa i historia drugiego człowieka. Słuchaj. Często właśnie w ten sposób Bóg wskazuje nam drogi, którymi mamy podążać,
wydobywając nas z naszych zanudzonych przyzwyczajeń. Wszystko się zmienia, gdy jesteśmy zdolni do prawdziwego spotkania z Nim i ze sobą nawzajem. Bez formalności, bez udawania, bez sztuczek. Drugi czasownik – słuchać. Prawdziwe spotkanie rodzi się jedynie ze słuchania. Jezus rzeczywiście słucha pytania tego człowieka, jego niepokoju religijnego i egzystencjalnego. Nie daje zwyczajowej odpowiedzi, nie proponuje gotowego rozwiązania. Nie udaje, że uprzejmie odpowiada, tylko po to, by się go pozbyć i iść dalej swoją drogą. Po prostu wysłuchuje go. Cały czas, jaki był potrzebny, bez pośpiechu. I co najważniejsze, Jezus nie lęka się słuchać go sercem, a nie tylko uszami. Istotnie, jego odpowiedź nie ogranicza się do dostrzeżenia pytania, ale pozwala bogaczowi opowiedzieć swoje dzieje, swobodnie mówić o sobie. Chrystus przypomina mu o przykazaniach, a on zaczyna opowiadać o swoim dzieciństwie, o swojej drodze religijnej, o tym, jak usiłował szukać Boga. Gdy słuchamy sercem, to właśnie się dzieje. Druga osoba czuje się mile widziana, nieosądzana, ma swobodę opowiadania o swoich doświadczeniach i drodze duchowej. I znów za papieżem Franciszkiem zadajmy sobie pytanie. Jak my słuchamy? Jak wygląda słuch naszego serca? Czy pozwalamy ludziom wyrażać siebie, kroczyć w wierze, nawet jeśli mają trudne drogi życiowe, wnosić wkład w życie wspólnoty bez przeszkód, odrzucania czy osądzania? Czyli synod to stanąć na tej samej drodze, co słowo, które stało się człowiekiem. To iść jego śladami, wsłuchując się w jego słowo wraz ze słowami innych. To odkrywanie ze zdumieniem, że Duch Święty wieje w sposób zawsze zaskakujący, aby podsunąć nowe drogi i języki. Jest to ćwiczenie powolne, być może męczące, żeby nauczyć się słuchać siebie nawzajem. Biskupi, księża, zakonnicy i świeccy, wszyscy, wszyscy ochrzczeni, unikając sztucznych i powierzchownych odpowiedzi. Duch Święty prosi nas, abyśmy wsłuchiwali się w pytania, niepokoje, nadzieje każdego kościoła, każdego ludu i narodu. A także, byśmy wsłuchiwali się w świat, wyzwania i zmiany, jakie przed nami stały. Nie uciszajmy naszych serc, nie blokujmy się w naszych pewnikach. Pewniki często zamykają nas, posłuchajmy się nawzajem. Wreszcie rozeznać. Spotkanie i wysłuchanie siebie nawzajem nie są celem samym w sobie, pozostawiając rzeczy takimi, jakimi są. Przeciwnie. Kiedy podejmujemy dialog, zadajemy sobie pytania, jesteśmy w drodze, a w końcu nie jesteśmy tacy sami, jak na początku, jesteśmy odmienieni. Pokazuje to nam Ewangelia o tym spotkaniu człowieka bogatego z Jezusem. Jezus wyczuwa, że człowiek, który przed Nim stoi, jest dobry i religijny, zachowuje przykazania, ale chce go wyprowadzić dalej, poza zwyczajnym przestrzeganiem przykazów. Dialogu pomaga nam rozeznać. Proponuje, aby spojrzał w głąb siebie, w świetle miłości, z jaką on sam, wpatrując się w niego, miłuje go i aby w tym świetle rozeznał, do czego naprawdę jest przywiązane jego serce. I wtedy odkrywa, że jego dobro nie polega na dodawaniu kolejnych aktów religijnych, lecz przeciwnie, na ogołoceniu siebie samego, na sprzedaniu tego, co zajmuje jego serce, by uczynić miejsce dla Boga. Jest to cenna wskazówka również dla nas. Synod bowiem jest procesem rozeznania duchowego, rozeznania kościelnego, którego dokonuje się na adoracji, w modlitwie, w kontakcie ze Słowem.
W liście do Hebrajczyków czytamy, że Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. Słowo otwiera nas na rozeznanie i je oświetla. Ukierunkowuje ono synod, aby nie był on kościelnym zjazdem, konferencją naukową czy kongresem politycznym, żeby nie był parlamentem, lecz wydarzeniem łaski, procesem uzdrowienia prowadzonym przez Ducha. W tych dniach Jezus wzywa nas, tak jak to czynił z człowiekiem bogatym w Ewangelii, do logoceny się, do pozbycia się tego, co światowe, a także naszych zamknięć i powtarzających się wzorców duszpasterskich. Do postawienia sobie pytania, co Bóg chce nam powiedzieć w tym czasie i w jakim kierunku chce nas poprowadzić. Moi drodzy, życzę nam dobrej wspólnej drogi, obyśmy byli pielgrzymami zakochanymi w Ewangelii, otwartymi na niespodzianki Ducha Świętego. Nie przegapmy okazji łaski spotkania, słuchania siebie nawzajem, rozeznawania. Żyjmy radością, wiedząc, że gdy szukamy Boga, Pana, to On pierwszy wychodzi nam na spotkanie.